Samotność łączy ciała, a duszę cierpienie. W środę odbyło się spotkanie z Anną Gielarowską i Kornelią Arwidź-Sienicką. Uczniowie z zespołu szkół oraz seniorzy obejrzeli spektakl poetycki pod tytułem Być kochanym, poszukiwania według wierszy księdza Jana Twardowskiego. Jest to przepiękny spektakl, ponieważ wiersze Twardowskiego są niezwykle proste, w tej prostocie niezwykle piękne i prowadzą one bohatera przez odkrywanie swojego miejsca w życiu. Zdzieranie masek, które przybrał na różne okoliczności, odkrywanie swojej wrażliwości, odkrywanie właśnie piękna, odkrywanie prawdy, miłości, w końcu tego, kim jest, czyli własnej tożsamości. Myślę, że to jest spektakl nie tylko dla młodzieży, która szuka właśnie tej odpowiedzi, kim jestem, ale to jest spektakl dla każdego, również dla dorosłych, bo ważne stawiać sobie pytania, czy miejsce, w którym jestem, to miejsce właściwe, czy nie poszłam na jakiś kompromis, czy środki wyrazu, którym się dzisiaj posługuję, to są rzeczywiście moje. W rolę anioła wcieliła się Kornelia Arwidź-Sienicka, zaś postać człowieka znakomicie zagrała Anna Gielarowska. Po spektaklu zgromadzona publiczność obejrzała film o księdzu Janie Twardowskim. Kornelia Arwidź-Sienicka jest laureatką konkursów gitarowych w Polsce i Hiszpanii oraz prodziekanem Wydziału Instrumentalnego i profesorem Akademii Sztuki w Szczecinie. Moim ulubionym instrumentem jest gitara klasyczna i od najmłodszych lat już grałam na tym instrumencie, no ale początkowo właśnie akompaniowałam sobie do śpiewu i to był taki typowy akompaniament. No ale w szkole podstawowej okazało się, że jest możliwość rozpoczęcia nauki na gitarze klasycznej. No i już w tym czasie zaczęłam się kształcić w tej dziedzinie i no jest to dosyć trudna sztuka. W przeciwieństwie do akompaniowania, które też poznałam, które nie sprawiało mi żadnych problemów, no jednak zgłębianie tej literatury klasycznej i granie takie klasyczne wymaga bardzo dużo pracy i jest bardzo wymagający ten instrument. Anna Gielarowska jest członkiem Związku Artystów Scen Polskich oraz aktorką dramatyczną. 17 grudnia 2008 roku założyła autorski teatr. Swoje prace sceniczne prezentowała w wielu miejscach w kraju i poza granicami.